Dzień dobry, moi drodzy, nazywam się Wiecław Zarudzki, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju, i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Dzisiaj wszyscy już wiedzą, że w Polsce nowy rząd, i co na ten temat myślą Rosjanie? Na przykład, znalazłem taki artykuł na stronie rosyjskiej stronie internetowej DZEN. A, oczywiście. Ten artykuł napisany w języku rosyjskim, ale przetłumaczyłem wszystko to na polski język, dlatego, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Ten artykuł nosi nazwę taką, jakby Polska właśnie zmieniła premiera. Mówimy, dlaczego jest to tak złe dla Federacji Rosyjskiej. Ten artykuł przeczytali bardzo dużo tych, przeczytano 30 tysięcy Rosjan i ten artykuł jakby po prostu pokazuje, co, co się dzieje teraz w Polsce. Polacy wszyscy już wiedzą o tym i dlatego ten artykuł niepotrzebny czytać. Ale bardzo ciekawe jest komentarze tych Rosjanów, którzy przeczytali ten artykuł. I najczęstszy komentarz jest taki. Chrzan nie jest słodszy od rzodkiewki. I to jakby takie, nie wiem, wszyscy w Rosji mówią w taki sposób, jeśli nic jakby nie zmieniło. Co było jedno, co było drugie. I to Rosjanie bardzo lubią to jakby wyrażenie. Tutaj 88 lajków, ale idziemy dalej i tutaj świetlana mówi jakby zdecydowanie coś wisi w powietrzu. Nasze zwycięstwo, ale tutaj chodzi nie o rządzie i nie o Tuskie, Donald Tuskie, a to chodzi tutaj po prostu jakby coś się dzieje w Polsce nas nie obchodzi, bo jesteśmy Rosjanami i w powietrzu już czujemy tego zwycięstwa, jakby przejdziemy do Polski i tutaj w tego flaga, jakby. Ru. Dobra, idziemy dalej. Oto na przykład. Drodzy Polacy, ci jeszcze nie zdaliście sobie sprawy, że trzeba spokojnie podzielić się z Rosją z Włochami Niepodległej. To chodzi o Ukrainę. Nie po to, żeby pomóc w agonii, ale we współpracy z Rosją, aby pomóc doprowadzić. Niefortunny koniec do bezpiecznego końca. W trybie konfrontacji zdobycie tego, czego chcesz, będzie wyraźnie trudniejszy i może w ogóle się nie udać. I tutaj napisano: Sergej, a Polacy oczywiście czytają ten kanał, szczególnie Twoje komentarze, jakby powiedział, że nikt, żaden Polak tutaj nie siedzi i nie czyta tego, ale <gryw> teraz możecie to przeczytać. No cóż, ty czytasz, więc oni czytają. Czytają. Czytamy. Dobra, idziemy dalej. To też bardzo częsty komentarz. Dla Rosji nie ma różnicy między tymi dwoma znakami, oba są notorycznymi rosofobami. I wszyscy też Rosjanie o tym myślą tutaj 20 lajków oczywiście i jakby tutaj jakby mówią w ten sposób, że jakby i jeden i drugi wszyscy przeciwko Rosji i. Треба якби уважити на то. Найгорше для Росії є те, що Польська в агулі існує. Там нема народу проросійського. І від непомінтих часів. Тут ай теж 14 уж лайків. Алис, і тут ай написано, але Сталін так не уважав. І віддав Польщі пруси всходні. Чи направимий бунт? Найлепій. Rosjanie nigdy nie zmienią swojego, jakby, tego mózga. Tylko trzeba coś znieścić, coś odebrać, i tak dalej. W Polsce można zmienić prawie wszystko oprócz polski. Viktor Bielow, nasza armia, nadal będziemy poszerzać rosyjski świat i równomiernie napełniać Rosję zasobami pracy. Połowa Polaków wyjedzie na daleki wschód i Syberię Wschodnią, aby rozwijać przyjaźń z Chinami. Po prostu potrzebni są tam mądrzy ludzie. Będziemy obserwować, jak rozwija się miast Irkuck, Jesobirsk, i tak dalej. Wszystko jest tak, jak sobie wymarzyliśmy. Tak możemy. Zwykły rosyjski komentarz. Byłam w Polsce w 2019 roku. Oni, 90% Polaków, to mega nieprzyjemni ludzie. Tacy sami jak Cieszy albo i gorszy. Jakby Czechy, tak. Dwa barany ścierają się głowami, a trzeci czeka, kto go weźmie. Nie wiem o kim chodzi tu, nie wiem, o Putinie? Trzecia głowa. <laughs> Chyba trzecia głowa nie czeka, a coś innego robi. Okej. Okay. то є живе для них, не для Росії. Німацо нас страшить. Жле для Росії з налазмом, Цош. Якби тутай якби ніц живого для Росії, якщо Цош в інших краях, якби з вида ЖО, то для Росії ніц, бо якби Росія, ä, може заłatвить всі справи. Тут є ще таке цікавий коментаж. W Polsce nadal nie ma przysłanek do wewnętrznych sprzeczek politycznych, stabilność finansowa. W związku z tym pojawia się pytanie, jak podobny kraj, zwłaszcza kraj bałtycki, Finlandia, utrzymuje się w miarę pewnie, ale nie mają takich samych zasobów jak my. Sprawiedliwość i słuszna sprawa. Wybijają. I też e, chciałbym powiedzieć, że bardzo dużo ludzi w Rosji po prostu nie, nie mogą rozumieć tego, jakby Rosja bardzo duża, ale ba bardzo dużo tych wszystkich, coś tam drzewa i te ropy naftowej i tak dalej. I nikt nie wie, dlaczego jakby w Unii Europejskiej mały kraj lepiej mieszka i żyje niż. W Rosji ludzi. Bo w Polsce nie ma tyle ropy naftowej, na przykład, a w Rosji je za dużo. Ale <grywania> ludzi mieszkają gorzej niż w Polsce. I to bardzo często pytanie od rosyjskich od, od Rosjanów w internecie. Tutaj jeszcze trochę o Donaldy Tuskie. Wszystko w nim nie jest złe. Pozostanie tylko rosofobia i to jest sygnał stopu dla inteligentnego podejścia. Polskie ambicje nie pozwalą się napoić. I tutaj cztery polubienia. <gry> Oczywiście, takie jakby jeśli w rosyjskim internecie nie mówisz, że wszystko jest złe na tym zachodzie, zachód zgnie, ale w Rosji wszystko jest w porządku. Tak, chyba nie najlepsze jakby nie najlepsze życie, ale. Jesteśmy w Rosji i tak dalej, i wszystko w porządku dla nas. I jeśli nie mówisz w taki sposób, to już nie będzie popularny w tej Rosji i jakby twoja duma mm. chyba tak też nie będzie popularna. No i cztery polubienia. Mówię o tym. Marowiecki, Tusk, Duda, Kaczyński, Polska i wszyscy rusofobscy Polacy, którzy od wieków nienawidzili Rusi i Rosji, dla nas w ich rozcieniu nie zmienia się absolutnie nic. I tutaj możecie też przeczytać, co tutaj za odpowiedź temu panu. Dalej, cóż, na stanow a, cóż za stanowisko Kozieriewa? Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale dalej. Jak ta cała polska banda będzie się kręciła, gdy Rosja będzie nacierać. I to nie jest pytanie: jakby kiedy Rosja zaatakuje ten kraj? Jakby. W Rosjanie codzienność mówić, że w Rosji wszystko w porządku. Możemy znieścić Polskę, iście coś i będziemy to robić, ale pff, jakby to tylko komentarze. I wszystko jak zawsze. Przykowie nie są naszymi braćmi. Niech idą do piekła razem ze wszystkimi ich kłami i szmaszami. Co, a tutaj napisane, jakby jeśli to po rosyjsku, tutaj e, napisane z, z ich tuskami i szmuskami. Jakby nie obchodzi nam kto tam u władzy. Jakby jesteśmy Rosjanami i wszystko jest w porządku. I oczywiście kolejny kolob, globalista. Tutaj ci polski dzieło nie zawsze zachowują pozory. Nieważne kto po, uh, prowadzi ich na i brak potencji, odbijają się na ich rusofobii. Czyli rozpaczy, skoro wesz, uh, weszli w Simborze z anglo z cyanistami świat wizji, kto tyłek jest tutaj. Uh, nie wiem jeszcze dokładnie tutaj wszystko w dobry sposób przetłumaczono, bo ten Google tłumaczy. No i co? Oczywiście nic nowego od Rosjan, ale jutro, co dzisiaj, już dzisiaj, 14 grudnia, będziemy oglądać na żywo Putina, bo Putin co rok odpowiada wszystkim Rosjanom, który chce dodać, zadać pytanie. Odpowiada na te pytania z różnych miast całej Rosji. I bardzo ciekawe niektóre pytania też znajduje się w tym e, na żywo. <laughs> Sprawdzimy to, ale nie, zobaczmy to jutro. Do jutro. Do zobaczenia.